be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Co to się dzieje? No, impreza roku, szwagra i siostry. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Real good morning. Real good morning. I guess that things can only get better from here. But sometimes I wonder, I might have met the love of my life. But I lost a number, never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate, never mind all the lines on the highway. I aim to misbehave, cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. I'm just having a good day. Having a good time, having a bad day, yeah. A real good morning. A real good morning. A real good morning. I'm just having a good day, having a good day.
słuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości, małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy więc Ducha Świętego, by uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną przysięgi małżeńskiej. Ja, Jeremiasz, biorę ciebie, Karino, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Ja, Karina, biorę ciebie, Jeremiaszu, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Thank you.
parę, brawa dla nich. Wielkie brawa dla młodej pary! Jeremia i Karina! Brawa, brawa! Drodzy Państwo, nie wiem jak Państwo, ale my dawno nie widzieliśmy tak spektakularnego pierwszego tańca. Jeszcze raz wielkie brawa, brawa, gratulacje! Gratulacje dla młodej pary za naprawdę piękny początek. Change the stars.
piękny obrazek i to jest minuta dla wody reporterów. Mamy naszą piękną, wspaniałą młodą parę, jest piękny tort. I jeszcze elementy płonące i to wszystko tutaj, właśnie u nas. Drodzy Państwo, jeszcze chwila cierpliwości. To jest to, tak jak mówiłem, minuta dla fotoreporterów, a kiedy elementy płonące się dopalą, poprosimy młodą parę o ukrojenie pierwszego kawałka. My oczywiście temu będziemy się bacznie przyglądać, ponieważ kiedy pierwszy kawałek znajdzie się na talerzyku deserowym, wtedy to będzie okazja, aby po raz kolejny złożyć ręce do oklasków dla młodej pary oczywiście. Państwo już zaczęli oczywiście wspólnymi siłami i czekamy na pierwszy ukrojony kawałek. Uwaga, uwaga moi drodzy, to już za chwileczkę, już za momencik. Uwaga, drodzy Państwo, pierwszy kawałek na talerzyku. Brawa dla młodej pary. Bardzo proszę, obrawka. No a teraz, aby tradycji stało się zadość, młoda para nawzajem poczęstuje się tym tortem. Dlatego, Jerry, bardzo proszę, poczęstuj swoją świeżo upieczoną żonkę. Tort również jest świeżo upieczony, więc wszystko się zgadza. No więc uwaga, pierwszy kęs robi młoda pani. Wykaj na pytanie do ciebie, czy tort jest pyszny? To dobrze, jak jest pyszny, to jest godzien, aby go podać mężowi, więc specjalny kawałeczek dla mężusia. Jerry, potwierdzasz, tort pyszny? Dobrze, w takim razie teraz jeszcze mam do Was prośbę, ponieważ jest takie jedno ujęcie i taka scena, która jest bardzo, bardzo ważna i pożądana dla wszystkich naszych fotoreporterów. I teraz Wy tą scenkę odegracie. Mianowicie, chodzi o to, byście się nawzajem poczęstowali tym tortem, ale w pewnym momencie trzeba zrobić taką klatkę stop. Ja Wam powiem kiedy. Więc teraz oboje na swój widelczyk nabierzcie kawałek tortu. Częstujecie się nawzajem i tak jakbyście mieli zjeść, ale nie do końca, więc oczywiście wtedy, kiedy usta są już otwarte i tort prawie już tam dociera do kubków smakowych. No więc uwaga, częstujemy się, ja Wam powiem kiedy stop. Otwieramy usta, stop. To jest właśnie to ujęcie. Drodzy Państwo, te fotoreporterzy nasi pracują. Młoda para też pracuje, bo jak nie zjeść czegoś pysznego, to jest w zasięgu. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że mamy to ujęcie. Brawa dla młodej pary, świetnie się spisali. Moi drodzy, jedyne co pozostaje, to sprawić, aby to był jeden z bardziej słodkich pocałunków w ich życiu, więc krzyknijmy wszyscy. Gorzko, 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 gorzko. Drodzy Państwo, oklaskami dziękujemy młodej parze. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i przyszedł czas na słodką przerwę, w której to wszyscy Państwo będziecie mogli skosztować. Much better.
Spirit, open our hearts, Lord, pour it upon us. Oh, come awaken us to your Spirit, open our hearts, Lord, open our hearts, Lord. Na przykład przy wychowywaniu wnuków. No więc, drodzy Państwo, wnuczki, no i oczywiście wnuków, które na pewno się jeszcze pojawią, drodzy Państwo. No i teraz właśnie podczas tych podziękowań mam nadzieję, że Państwo razem z nami wszystkimi, z młodą parą, zaśpiewacie krągie 100 lat rodzicom wesela. Więc wszyscy razem śpiewamy 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam 100 lat, 100 niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Ogromnie brawo dla rodziców wesela.
Need love, need love, need love.
was, kto pierwszy nawiązał znajomość. Brawo. Kto pierwszy powiedział kocham cię? Świetnie. A kto zainicjował pierwszy pocałunek? No, drodzy Państwo, widzicie, no naprawdę, idzie im świetnie, natomiast ja tutaj mogę podejrzewać i Państwo również, że na przykład oni umówili się, że podnoszą tylko czerwony kwiat i co wtedy, prawda? Dlatego muszę zmienić zestaw pytań. No to kolejne będzie takie. Kto lepiej gotuje? Jest. Czyli na pewno się nie umówili. Świetnie, mamy kolejną zgodność. A skoro o gotowaniu, to kto ma większy apetyt? To wszystko, moi drodzy, wiedzą o sobie. A kto ma większy temperament? Pięknie. No to w takim razie, kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę? Pięknie, pięknie. 100% zgodność, idziemy dalej. Kto lepiej prowadzi samochód? Pięknie. A kto tym samochodem jako kierowca będzie wracał po zagrabianych imprezach do domu? Pięknie. A kto będzie zarabiał na utrzymanie rodziny? Piękna odpowiedź. A może na tym pytaniu polegną? Zobaczymy. A kto w waszym domu będzie trzymał kasę? Nie, też się nie. Moi drodzy, cóż za zgodność, niesamowite. W takim razie dwa ostatnie pytania, dwie ostatnie odpowiedzi. Kto pierwszy zasypia w łóżku? Jerry, z czego się cieszysz? Dobra, czekaj, może uratujesz się tym ostatnią odpowiedzią. Uwaga. Kto w waszym łóżku będzie rządził? Moi drodzy, ale zostańcie na chwileczkę tak. Moi drodzy, można by tutaj rzec, że no oni się rzeczywiście tutaj nie zgodzili, ale nie, nie, nie. To jest najlepsza z możliwych odpowiedzi, ponieważ to oznacza, że w tym łóżku będzie się działo. I o to właśnie chodzi. Moi drodzy, świetnie. Wielkie brawa dla młodej pary. Bardzo serdecznie im dziękujemy. W takim razie, moi drodzy, panny, kręcimy się w prawą stronę. A młoda pani teraz już patrzy, patrzy, albo nie patrzy, bo nie może. Uwaga, uwaga. Oj, dziękujemy serdecznie. Zostało nam 5 panien. I dziękujemy, 4 panny. I niestety, panny się bronią. Dwie panny, moi drodzy, damy finał i mamy zwycięzczynię. Damy zwycięzczynię, moi drodzy. Przypadek. Moi drodzy, mamy zwycięzczynię, a nasza zwycięzczynie ma na imię. Justyna, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie, droga Justyno. Wielkie brawa dla Justyny, bardzo proszę. Muzyka gra i lecimy. Podajemy pudełka, podajemy, podajemy, podajemy. Tak, leci, leci, już leci. Leci. Podajemy, podajemy. Podawać, podawać, panowie, podawać. Leci, leci. Leci jeszcze. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze momencik i stop! No i teraz panowie, teraz kto ma pudełka? Niech nastąpi tutaj do nas bliżej. Chodźcie tutaj pod scenę. Panowie z pudełeczkami, chodźcie pod scenę. Moi drodzy, teraz panowie pochwalą się zawartością pudełek. Już za moment okaże się, kto będzie miał. Oj, chyba mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę, moi drodzy. Mamy zwycięzcę. Brawa dla niego. Mam pytanie, jak masz na imię? Jak masz na imię? Mariusz, Mariusz, super. No to w takim razie, drodzy Państwo, Mariusz, nasz zwycięzca, Justyna, Mariusz, to są nasi zwycięzcy. Poznajcie się teraz, jesteście w końcu zwycięzcami, to myślę, że to dobrze będzie, jak się poznacie. Justyna, Mariuszu, jeszcze chwilę tak dla fotoreporterów minuta. Mhm.
nawet troszkę mniej, 10 sekund. Kilka fajnych foczek. Dobrze. Kocha was oko kamery. Moi drodzy, uwaga, obiektyw też. Uwaga, teraz moi drodzy, teraz chciałbym was poprosić, abyście tutaj stworzyli pewną sytuację, mianowicie będziecie prowadzić dwa pociągi, wężyki, jak zwał, tak zwał, natomiast waszym zadaniem będzie, nie razem, waszym zadaniem będzie zgromadzić za swoimi plecami jak największą ilość wagoników, czyli wszystkich tutaj gości, których mamy. Drodzy państwo, dołączamy albo do Justyny, albo do Mariusza i tańczymy w rytm lambady. Zapraszamy serdecznie. 3 minuty trwa ta lambada, a potem ogłosimy wyniki i zobaczymy, czy Justyna, czy Mariusz zwycięży tę konkurencję. Ja wszystko policzyłem, wszystkie wagoniki Justyny, Mariusza i drodzy państwo, chciałbym ogłosić remis! Brawa dla prowadzących! Poszło! Dziękuję bardzo serdecznie, jeszcze raz wielkie brawa dla was. Dobry wieczór.